Dobrze, to poprosimy aktorów na scenę. Jeszcze poczekajmy na Karolinę, bo ma najwięcej do przebrania się. Ale to już jest w zaawansowanym stanie. Czujesz się zwykły, szary, przeciętny i statystyczny? Patrzysz z dołu na ludzi sukcesu i zadajesz sobie pytanie, czy szczęście jest tylko dla pięknych, sławnych, znanych i bogatych? Otóż odpowiedź brzmi tak. Ajajaj, szczęście jest tylko dla nich, ale możesz do nich dołączyć. Tylko jak? Przecież nie można z dnia na dzień stać się pięknym, sławnym, znanym i bogatym. Można. Zdobądź jedną z tych rzeczy, a zdobędziesz je wszystkie. Którą? Kliknij po więcej i dowiedz się. Spełnij warunek zapisany w umowie, a być może to właśnie ty zamieszkasz w apartamencie na luksusowym osiedlu Złota Rybka. Zamknij oczy i zobacz, jakie czekają cię nagrody. Apartamenty z wolnym wybiegiem, apartamenty z wybiegiem ściółkowym, osiedla kawalerek jednorodzinnych z ogródkiem dzielonym tylko z trzema innymi lokatorami. Kołowrotki balkonowe dla dzieci, złocie klatki schodowe, wybiegi dla czworonogów i seniorów. Dzięki inteligentnie budowanym lustrom życiowa przestrzeń jest większa o domyślne metry kwadratowe. To brzmi jak magia, ale to jest magia! Zwycięzcy zamieszkają w takich perłach architektury łanowo-szeregowej jak biały czerniak, czarna białęka, czerwone zielonki czy zielone jolonki. Zapraszamy do naszych mini apartamentów pokazowych, gdzie czeka promocyjna oferta. 12-metrowy linii grunt z wrażeniem salonu, aneks kuchenno-łazienny, piętrowy dwupokój dla rodzeństwa, sypialnia puszytka i półmetrowa lodzia z wrażeniem widoku. Dostaniesz wrażenie przestrzeni, wrażenie komfortu i wrażenie ekskluzywności. Zacznij żyć wrażeniem pełni życia, zacznij żyć wrażeniem szczęścia. Jeśli oglądasz tę wiadomość, to znaczy, że twoje zgłoszenie zostało przyjęte do jubileuszowej edycji programu Złota Rybka. Zapoznaj się z warunkami, które otrzymałeś drogą mailową i kliknij, aby uruchomić nasz konkursowy zegar. Czekamy na ciebie i na twój sukces. Sięgnij po szczęście! Już dziś! Chcę zamieszkać w apartamentach Złota Rybka. Zanim wyciągniemy pochopne wnioski, zadam pytanie. Ile mamy życzeń? Kto nas do tego zgłosi? A czy to jest ważne, skoro już zostało zgłoszone? Mamy szansę coś zmienić, wejść w nowoczesność. Takie stawianie sprawy sugeruje, że coś jest z nami nie tak, a to nieprawda. To wszystko jest z nami tak? Z tobą wszystko jest nie tak. Nie kłócić się! Mamy szansę spełnić marzenia. Tylko po co nam do tego jakiś program? Ile mamy życzeń? Żadnych! Każdy po jednym. Wszystkie możemy sobie sami przecież pospełniać. No to ja chcę zamieszkać w apartamentach Złota Rybka. Kto jest za? Moment! Po co mamy brać udział w jakimś programie, skoro przede wszystkim nie jesteśmy biedni? Bo przecież nie jesteśmy. Stać nas na prawie wszystko. Możemy pojechać na wakacje prawie wszędzie. Prawie wszędzie, czyli na działkę. Ale są opcje. Co roku pluskamy się w Bałtyku. Miałeś szok termiczny rok temu. Byliśmy w Czechach z własnymi konserwami. Do Europy tylko z własnymi konserwami. Uważam, że powinniśmy zaryzykować, jeżeli chcemy należeć do lepszej klasy społecznej. Należymy do lepszej klasy społecznej. A jaką jesteśmy konkretnie? Na pewno nie wyższą. I nie niższą. No, czyli średnią. Średnią, prawie wyższą. No! Jak twoje wykształcenie, prawie wyższe, czyli jednak ciągle średnie. Liczy się doświadczenie życiowe. To się stąd wyprowadzi, zdobądź jakieś. Kiedy wy się wreszcie przestaniecie kłócić? Nigdy. Klasa wyższa to są wszystko złodzieje! A my finansowo może jesteśmy średni, ale moralnie wyższą nigdy niczego nie ukradłem. I dlatego jesteśmy biedni. Nie jesteśmy biedni, tylko średnio biedni, a to w zasadzie to samo, co średnio bogaci. Średnio bogaci, średnio wykształceni i średnio szczęśliwi. Czyli średnio możecie narzec. A może można to jakoś sprawdzić? Ale co będziesz pytał sąsiadów? Przecież to trzeba sprawdzić średnie zarobkowanie, zapytać o wykształcenie, to jest skomplikowane. Są od tego algorytmy, które wyliczą mediale w strukturze
społecznej. Moja wnucia chodząca inteligencja. Tylko nie zapominaj, od kogo to dostałaś. Sama zdobyłam. Oj, nie drażni babcia ateizmem. Ona nie ma empatii, babciu, to jest sztuczna inteligencja. O! Zapytamy sztuczną inteligencję. Wszyscy z niej teraz korzystają. Sztuczna inteligencja, czat. Proszę. Co teraz? Można zadawać pytania głosowe. Sztuczna inteligencjo, jesteś tam? Boże, bierzemy się za ręce. To nie jest seans spirytystyczny, babciu. Sztuczna inteligencjo, czy jesteśmy biedni? Nie tak. Sztuczna inteligencjo, do jakiej klasy społecznej należymy? Połóżcie wasze telefony na stole blisko siebie. A nie mówiłam? Egzorcyzmy. Sprawdzam ostatnie wyszukiwania z historii waszych przeglądarek. Co? Dlaczego? Pokaż mi historię swojego wyszukiwania, a powiem ci, kim jesteś. Nie zgadzam się. Prognoza pogody Warszawa. Prognoza pogody Działeczka. Prognoza pogody Włochy. Prognoza pogody Włochy. Te włoskie, nie ursus. Jak dojadę do bazarek, wszystko po 5 zł. Co wycieka w samochodzie zielone? Katastrofy klimatyczne kiedy? Wycieka płyn z chłodnicy, co robić? Kiedy będą wypłaty czternastek? Mechanik Warszawa, nie złodziej. Jak ukryć pieniądze przed wnukami? Tanie podróbki drogich zegarków. Nic mi się nie chce, czy to rak? A to musi czytać głośno! Jak podpiąć się pod Wi-Fi sąsiada? Praca dla studenta z domu. Jak usunąć historię wyszukiwania? Dobra, wystarczy. Ceny działek pod Warszawą. A! Ceny działek 50 km pod Warszawą. Ceny działek 100 km pod Warszawą. Tanie w czasy. Bardzo tanie w czasy. Ciechocinek, atrakcje. Gwiazdy z tańcami 102 edycja. Czy będą wypłaty 15? Włochy tanio. Włochy last minute tanio. Włochy sierpień tanio. Włochy luty tanio. Chcę wyjechać do Włoch, bo zwariuję. Ratunku, ratunku, ratunku. Wyłącz ją! Jesteście biedakami. Nie chcę mi się z wami gadać. Sama się wyłączę. Dziękuję, dziękuję bardzo.